Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny, moi drodzy, odcinek na tym kanale. Dzisiaj, moi drodzy, podsumujemy sobie najpotężniejsze, bądź też stworzymy shipy w polskim internecie, które miały miejsce przez domniemania moich szanownych widzów. Na samym starcie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby oczywiście być na bieżąco. No bo jak wiecie, bycie na bieżąco równa się dostępność do najlepszych filmów na polskim YouTubie. No i moi drodzy, możemy, myślę, powolutku tutaj rozpoczynać. Ja tak jeszcze bym chciał tylko napomknąć, że jeżeli chcecie zobaczyć moje na przykład prywatne życie, zapraszam was na Instagrama, bo tam jest tego naprawdę sporo. I przepraszam oczywiście moich drogich widzów za katar, ponieważ jestem jeszcze kapeczkę chory. Napiszcie w komentarzu, jak wasze zdrowie, ponieważ moje, jak widać i słychać, nie najlepsze, chociaż humor gituwa, fajna paruwa. Dobra, moi drodzy, rozpoczynamy, a więc pierwsze, co mamy przed nami, ponieważ wiecie, shipy shipami, wszystko można to podsumować, ale najpierw trzeba zobaczyć, bo jeden widz zrobił quiz na mój temat, czy mam dziewczynę. Takie tutaj rzeczy, takie tutaj afery się kręcą, więc po prostu sprawdźmy to, o co tutaj chodzi, ponieważ dla rozwiania wszelkich wątpliwości na pierwsze pytanie oczywiście dajemy nie, ponieważ to jest nieprawda, że mam dziewczynę. Ja nie mam dziewczyny, widzowie, jestem samotnym singlem i bardzo się z tego cieszę, więc to trzeba tutaj zdecydowanie podkreślić. Nie każdy, kto nie ma dziewczyny, jest smutny, prawda? Ja na przykład nie mam i jestem z tego dumny. Dobrze, dalsze pytanie, które mamy na naszym tutaj pięknym quizie, cudownym. W którym roku wstawił swoje pierwsze zdjęcie na Instagrama? No i tutaj trzeba oczywiście się pomyśleć. Ja już widzę, że te dwie odpowiedzi są niepoprawne. Spytacie pewnie dlaczego, prawda? No bo powiecie, ha, no przecież, no ktoś tutaj musiał dać poprawną odpowiedź. Ja wam powiem, dlaczego dwie są niepoprawne. Ponieważ ani w 2015, ani w 2017 nie wstawiłem nic na Instagrama. Jestem tego w 100% pewien. Ktoś tutaj ewidentnie pomylił rok, ponieważ jak widzicie, 2017... Kapeczkę nie w tą stronę, ale domyślam się, że to miała być ta odpowiedź. Dobrze, kiedy zbudował pierwszy dom w Minecrafcie palionowo... Kurde, nie wiem, w lutym, dobra. Oho, 3 na 3. Ale dobra, to był taki szybki wstęp, jak teraz, moi drodzy, mamy quizy youtuberów, a mianowicie, czy oni powinni być razem. Oni powinni być, chociaż najpierw powinniśmy zrobić tutaj, patrzcie, stwórz własny chip polskich youtuberów. Najpierw zobaczmy, co tutaj można, ponieważ tutaj się zdrapuje pierwszą osobę, okej, okay, tutaj widzę, że jest Czaro, dobra. Czaro, to nie wiem, kto to jest. Holy, marfuck, co to było? O, tu jest chyba Julia Żugaj, nie wiem, kto to jest. Czekaj, tu jest Marcysia, tu Czaro, o, tu jest znowu Julia, okej, czyli tu będą 3, tak, nam się skombinowały, co to? Wszystkie trzeba zmazać? No chyba nie, dobra, 3, okej, Julia Żugaj, o, no to dobrze, to pomyślałem i zobaczymy, z kim ona będzie w shipie, moi drodzy, na naszym odcinku, więc sprawdźmy to. Kto nam się tu... Marcin Dubiel! Zobaczcie, jak nam się to łączy, no i wyobrażacie sobie taki związek, Team X 1 versus Team X 2, tutaj połączenie dwóch teamów, kolaboracja, dwie ekipy, tylko w jednym, proszę bardzo, no, no ciekawe, co by na to Shio powiedział. No, oczywiście, to są tylko takie, wiecie, można stworzyć własny szyb, wiadomo, do tego nikt nie dojdzie, ale zobaczmy, co widzowie tutaj sądzą na temat shipów na polskim YouTubie, które tutaj stworzyli, ponieważ tutaj mamy procentowe wyniki, więc to będzie naprawdę śmieszne. To ja sobie przed odcinkiem kliknę, żeby sprawdzić, czy to działa. I zobaczcie to, czy według ciebie Murcik mogłaby być strąbą. 42% dało na tak. Gdzie są wszyscy fani związku Trąby i Marcysi? 42%. To jest naprawdę sporo, to jest naprawdę gruba liczba. Zobaczcie to, 12 tysięcy osób aż dało. No 3, oczywiście 17 tysięcy na nie, prawda? Ale i tak, sam fakt, że to jest prawie połowa zagłosowała na to, żeby Murciks była strąbą. No pytanie, co na to Murciks? A tym bardziej, co na to Trąba, a może Marcysia? No nieciekawie, ale zobaczmy to. Czy według ciebie Stu mógłby być z Lexi? No i tutaj oczywiście, no teraz Stu ma taki jakby offline w internecie. Nie wiemy tam, jak to u niego wygląda. Są jakieś plotki, ale no nie wiadomo, jak to jest. Nie mamy info z pierwszej ręki, natomiast Lexi ma tam jakieś perypetie z Marcinem Dubielem, więc no tutaj ewidentnie no ten szyb był odpadł w tym momencie, ale sprawdźmy, ja obstawiam, że większość osób dało na tak i wydaje mi się, obstawmy procenty, ja obstawiam, że 70 na tak, 30 na nie tutaj obstawiłbym. O, to się zdziwiłem. Ej, serio? Tak mało osób widzi ich razem? Pewnie to dlatego, że teraz więcej osób głosuje na to, żeby Lexi była z Dubielem. Coś w tym mogłoby być, ale spróbujmy jeszcze raz stworzyć chip polskich youtuberów, który mógłby nam tutaj grać. Zobaczmy, kogo nam tym razem dobierze, czy to będzie aż tak abstrakcyjny. O, jest Trąba. Ej, jakby nam teraz tutaj dobrało Murcik na dole, to ja bym się chyba przestraszył. Nie, kogo nam dobierze? Kto tutaj będzie? Kto tam tutaj dobrał się? Kto to jest?
Agnieszka Grzelak, okej, okay, czyli trąba z Agnieszką Grzelak. No, ciekawie, że tutaj cały czas nam trąbę pokazuje. Oj, 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 coś tutaj, kurczę, ciekawie to działa. Ale zobaczmy tutaj, shipy w ekipie Kamusia. Zobaczmy to, Wolisz, Jaszczur i Wiola Psowanka i Dredziarz i Wiola Psowanka. Nie wiem, czy wy to znacie, ale, ale ja już średnio pamiętam tą całą ekipę. Więc tutaj odpowiemy sobie tylko na dwa takie pytanka odnośnie shipów. Zobaczymy, co ludzie bardziej woleli. Mi się wydaje, że to było bardziej lubiane. O proszę, jednak nie, więcej jednak osób wolało tego Jaszczura z tą Wiolą, okej. Okay. A zobaczmy tu, Kamuś i Karina, Kamuś i Wokatko. Oj, tutaj spicy temat, zobaczmy jak ludzie zagłosowali. Wydaje mi się, że ta lewa opcja była chyba bezpieczniejsza. Ajajajajaj, ewidentnie ludzie nie pają entuzjazmem tutaj do Fagaty, jeżeli chodzi o ten związek. Dobra, zobaczmy dalej, ponieważ tutaj jest nowy ship w ekipie, czyli możemy wylosować nowy ship w ekipie i zobaczymy, kogo nam teraz dobierze, kogo tutaj wylosujemy do shipa, więc pierwszą osobą, którą mamy, jest chyba ten Kamilek, to jest Kamil, to jest asertywny, on jest tam menadżerem chyba Wersow i kimś tam wyżej w tej całej posadce. Zobaczmy, kogo będzie tutaj, już nie wiemy, że to jest mini Mike. Czy to będzie Kasia? Nie, tak! Ojej, kurde, ale by się tutaj działo, gdyby Kasia z asertywnym Kamilem. O, no, tutaj byłoby ryzykownie. Myślę, że wujek Łuki by do tego nie pozwolił. Ale zobaczmy jeszcze raz, bo naprawdę z tą ekipą są naprawdę ciekawe rzeczy, mogą tutaj wyjść. Dobra, kto nam teraz wylosuje? Czy Georgia będzie? Nie, poczciwy Krzychu! On nie ma dziewczyny, więc chyba, a może ma, więc zobaczmy, z kim z ekipy by go tutaj zmaczowało. Z mini Mike'em! Okej, okay, czyli tutaj mamy troszeczkę inne zestawienie, no dobra, ale zobaczmy dalej, kto go mamy tutaj. Ponieważ jest tak, czy według ciebie Marcin Dubiel mógłby być z Little Monster? Wydaje mi się, że nie. Ja nie rozumiem tych ludzi, jakaż tyle osób mogło dać na nie akurat, kurde, Lexi i Stu, a jeżeli chodzi o Dubiela i Little Monster, czy tak zgadzali, w sensie ja nie znam ich przeszłości, żeby nie było, więc nie wiem, może oni kiedyś tam kręcili, może byli razem, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to troszeczkę, kurczę, tutaj dziwna odpowiedź, taka troszeczkę inna, okej, okay, no dobra, niech wam będzie, co my tutaj jesteśmy, czy Maruś mógłby być z Kamusiem, Boże, jakie zestawienie, no i Maruś ma dziewczynę i chyba Kamuś wtedy miał dziewczynę, więc dajmy, że nie, aczkolwiek no tutaj też 36% głosów poszło na tak, więc to jest naprawdę sporo. Sprawdźmy dalej. Czy według ciebie Marcin Dubiel mógłby być z Lexi? No i tutaj mamy pytanie, moi drodzy, które dobija nam 100% prawdopodobnie, jeżeli klikniemy na tak, ponieważ no ja tutaj nie obstawiam innego wyniku. O Jezus święty, jaka to jest przewaga. Czy wy to widzicie? 84%, aż 24 tysiące osób chciałoby ich razem w związku. No naprawdę grubo. A propos właśnie Marcina Dubiela i Lexi, to zobaczmy ship z teamu X2. To nie jest team X1, ale team X2. Zobaczmy, jak tam by wyglądały shipy. Kto kogo by tutaj można było shipować, kogo nam tutaj wylosuje. Więc pierwszą osobą będzie chyba ponownie Julka. Okej, więc tutaj znowu, a teraz pytanie, kto będzie dalej. Czy ja tutaj widzę Leksia? Leksiu się wysłonił, dobra. Czyli taki ship, wy ogólnie dajcie w komentarzu, którym zdaniem, które jest wasza opinia, który ship był najlepszy z tego odcinka, ponieważ no tutaj wyłania się kilka ciekawych opcji, zobaczmy teraz. Teraz chyba jest Monika. Tak, to jest Monika, tak, tutaj takie troszeczkę dziwne zdjęcia, no dobra, a chłopak? To będzie, czy to będzie Czaro, czy to będzie Shio? Czyli drugi raz się Shio w dzisiejszym odcinku chyba. Nie, pierwszy raz, czyli i Julkę dobrało z kimś innym i Shio dobrało. No ciekawe, czy jesteśmy w ogóle w stanie trafić, żeby była i Julka i Shio, żeby był taki, wiecie, ship taki na poziomie. Ej, Natsu! O kurde, dobra, z kim może być Natsu? Z kim będzie Natsu? Czy to jest znowu Leksiu? No, ewidentnie chłopak ma powodzenie, nie ma co. No dobra, ale sprawdźmy w takim razie ostatni raz tutaj, co mamy niżej, ponieważ tu już będą dwa ostatnie pytanka, więc zobaczmy to. Czy według ciebie Black mógł być z Nariną? Nie wiem, kto to jest Narina, ale chyba Black ma dziewczynę, więc... I nie wiem, czy to nawet nie jest ona w chwili obecnej. Ja nie wiem, przepraszam, nie śledzę, więc nie wiem, możecie dać w komentarzu, ale aż 75% wyraziło zgodę na to, więc widocznie się zgadzają, prawda? Czy według ciebie Monia mogła być z Pateckim? Oczywiście, że tak. 80% to jest proste pytanie, wydaje mi się, że większość osób tutaj właśnie shipowało właśnie kiedyś tam Monię z Pateckim, jak jeszcze ekipa była w Stanach, prawda? Dobrze, ale sprawdźmy jeszcze tutaj ship youtuberów, ponieważ taki ostatni już ship, zobaczmy,
co by się tutaj mogło dziać? Czy to jest Marcin Julia Kostera, okej. Z kim Julia Kostera? Kasper Boński tu powinien. Jest Kasper Boński, ale czy trzy razy? Nie, Blołek jest trzy razy. Kurde, już myślałem, że nam się dobierze taka idealna para z obrazka. No ale niestety, moi drodzy, nie udało się. Ale w każdym razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków z jakichś różnych quizów bądź takich rzeczy. No wiecie, o co chodzi, troszkę inny niż Minecraft. Bądźcie na bieżąco, a ja wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na Instagrama, jest na dole. Do usłyszenia, moi drodzy, miłego wieczoru czy tam dnia. Siema!